Witajcie. Zaprezentuję, jak w prosty sposób można edytować rozdzielnicę, zmieniając np. parametry produktów. Aby to zrobić, wchodzimy do istniejącego projektu, wybieramy produkt, którego parametry chcemy zmienić. Jeśli jest to rozdzielnica, klikamy w Konfiguruj zestaw i zmieniamy np. woltę podtynkową na natynkową. Jeśli natomiast chcemy zmienić parametry aparatu, klikamy w Edutuj rozdzielnicę zasilającą, wybieramy aparat, i zmieniamy na przykład prąd znamionowy z 10 na 6 amperów. Edycja rozdzielnicy w aplikacji Hager Ready jest bardzo prosta.